pęszczy, wieje wiatr i puste kartki niesie. Nie piszesz już od lat. Ja chciałbym tak bez końca za tobą iść, iść. Łagodną już ciszą powiadać. Tańczysz w kolorowych plamach dawnych dni. Rytmie nie znam. Znowu piszę dla ciebie mój ostatni ciepły wiersz. Ciszą niedośpiewany. Weźmie cię za rękę, inaczej niż bym chciał. Od nowa wszystkie rzeczy ponazywa. I spadnie z półki książka na zaburzony stół. I skończy się.
scenę. Leciło. Ale ten, żebyś się nadgarnął, żebyś nie wiem.
Ale naprawdę Oloosza pobawa. No, znaczy w ogóle ładne piosenki, ale ta ostatnia już prześliczna. Typowe flamenko jest. Właśnie flamenko, ale ty tam jakoś to tak robisz, że no, się wylegujemy na razie. No, to pasuje. Ja nie znam hiszpańskiego, to nie będę się wygłupiał, nie? No, oczywiście, no, ładnie, naprawdę, takie wiesz. Tekst też jest taki, wiesz, że to nie to nie może być wiesz, za głębokie, za bardzo intelektualne, musi być takie, delikatne. Tak, bo we flamenku jednak dominuje muza, nie? No, tam teksty nie są takie, wiesz, wysokich lotów, są raczej ale specyficzne. Ale takie, pasują. No. Zachowana jest stylistyka. No, bo niektórzy, wiesz, tak zarzucają mi, że... Tobie zarzucają? Że, no, że zbyt nie to jest, wiesz, mało głębokie, że tak powiem, ale nie może być, bo to jedno z drugim się będzie kłóciło, nie? Ale wiesz co, ale to, że ten tekst jest prostszy, to nie znaczy, że on nie nosi nie w sobie emocji fajnych. Tym bardziej, że na tym bo on nie może być na przykład jak Kaczmarskiego gęsty, nie? On musi być taki dopasowany, mi się podobało. To jakoś wspólne się sprawia, wiesz? To się wydaje, no ja pierwszy raz to słyszałam. No dzięki, ale wiesz, wcześniej też już miałem. Każdy ma różne, nie? Ale to sporadycznie tak się, wiesz, no mam tu niektórych, wiesz, takich piszą bardzo takie głębokie rzeczy. Ale piszą już we flamenko? No nie. No właśnie. Zauważ, że jak jest tekst, że jest głęboki, to muzyka jest tak prostsza. Wiesz, jakby ten tekst wyzwać i tak wrzucić go, wiesz, taką ocenę, wiesz, dla ludzi, którzy nie mają wielu wspólnych, ale to trzeba słuchać razem z muzyką. Bo ja widzę tak, jest spójny obraz, nie, że jakby ty śpiewasz, ten tekst jest, ja sobie po prostu coś tam się roi, nie, że to jest spójne, po prostu jest spójne, no, że jakaś kobieta, jakaś, bo tu jest w tym tekście niedomówienie i do tej muzyki pasuje niedomówienie, tajemniczość, bo wiesz, flamenko jest jednak te kobiety, nie, to jest tajemniczość. Ja w ogóle uwielbiam, wiesz, Carmen, w ogóle, nie, i flamenko, i te kobiety takie niekopełne tej tajemniczości. I właśnie tak w tym na przykład było takie niedomówienie. Nie, że tam wszystko wywalone na ławę, nie? I to jest okej. Okay. Poza tym tam dużo jest tych właśnie afrykańskich, też arabskich. No. Tak, to tam było tak samo. W każdym razie dobrze się słucha. Ale ja to już wtedy kombinuję, wiesz, bo ja bardzo lubię muzykę celżycką. No, to zauważyłam, też jest niezła. Ta melodyka taka jest i łączy, wiesz, czasami to z tym, rytmicznie łączy. No to pasujesz do swojej wrażliwości, do umiejętności, nie? Akcentycka też jest fajna. No bo tworzy fajny klimat. Bo akurat nikt tak nie gra tutaj. No nie. Już nie słyszałem. Nikt tak nie gra. Ale ja właśnie zaczynam od flamenko. Tak? To grałem go. No tam jej to grałem tam kłem. I to nie wiesz. Ja się nie odmieniam. No ale jednak widzisz, bo i flamenko i ta celtycka to są jednak ludowe i one są takie, ale one są właśnie takie melodyjne, nie? Bo nasza ludowość jest inna. Nasza ludowość jest zupełnie inna. Ja wolę tamtą ludowość melodycznie, nie? No to wiadomo, każdy kompon. I celtycka i tak mi się to z Irlandią. Taka co Irlandia, nie? No to jest to, nie? Chyba najwięcej po prostu. Te klimaty, no. I ten taki zaśpiew, taki przestrzenny. Dlatego ja tu męczę, dlatego że wydawał pogłos, bo inaczej nie wiesz, jeżeli się to gra w kościele, czy w jakiejś takiej miejscu, gdzie jest dobry pogłos, to nie jest to potrzebne. No pewnie. To jest naturalny pogłos, ale jak nie ma, tu wszystko grzęźni są książki, żeby stworzyć to zwiedzenie tej przestrzeni, to musi być pogłos. No, fajnie.
Ta gitara jest dobrze teraz nagłośniona, fajnie. No, poza tym jedno z drugim, bo to czasami jest też, ja tego nie śledzę, ale później jak słucham, to słyszę, że człowiek, wiesz, gitara jest na dużym pogłosie, a wokal na małym. Nie, bo tak samo, żeby to nie było wrażenie, że to nie jest. Ale jak odszukujesz tam przykład w internecie, nie, to jednak trochę inaczej, to zawsze jest inaczej. Ja się umyślę. No na pewno. Bo to jednak mimo wszystko zawsze jest przeniesione, nie? Także to się dobrze słyszy, wiesz. Być może tam się potem inaczej zmieni. No to też słabym mikrofonem. Masz, tam, ale to no on właśnie, on tutaj ma słaby mikrofon. To jest ta wada, no. Ale to rozmawiać. Ale to będą właśnie przyjść, ale to na siebie. To ja nie wiem, ale jak są dzieci, to jest 11, więc wątpię, ale może przyjdą. My tak jeszcze posiedzimy z pół godziny i idziemy. Ale było bardzo, bardzo dzisiaj, tak mi się to bardzo podobało. Ja dzisiaj w ogóle liczyłem na taki fajny dzień, że miała być właśnie ta taka Ola, więc ją kojarzy z tym akordeonem, że taka blondynka. Nie, to nie kojarzy. Ona jest super dziewczyna. I by ci dobrała, nie? I ona miała być. Ona miała być, no i ten Adam miał być, taki zupełnie takie basety. No fajnie to, no ale wiesz, ona też zachorzała. Postrzegam, że gdzie nie wiem, jakieś 10 lat, żeby te chatki tańca coś i wiesz, tam się pomęczyli. Nie ma, nie? No dobrze, chociaż tak jak ma. No, bardzo fajnie też. Nie, nie, to musi być zastanowione. Ma dziewczyna, że jest. No wyobraźmy mu, że słyszał, że ona pracuje 5 razy, bo ona nie grała tak rzeczy. No spytałam Donata, którego bata, że jest córka, to nie wiedział. On taki nie, on, bo, on tutaj, bo oni są tam, wiesz, same wieszcze gdzieś tam, ale tak nie. I ona też nie mieszka we Wrocku? Ona tutaj studiuje. A, studiuje. A on przyjechał tu też. To sprawdził, w jakich warunkach ona tutaj mieszka. Jeszcze mi się spotkali z tym papę wędrówki, gdzie się nazywa, na jakiś weekend. No wiem, gdzie. Fajne. Tam, że się grałem. Na podwalu, nie? Taką wiele, co ona śpiewa i na gitarze. Był on chciał, żeby ja jemu zabrać, ale już musiałem wyjść, bo ty byłem z Donatą. Nie wiem, żeby przyszli tutaj, nie wiem, czy to też nie wiem, czy to też nie wiem, Pamiętam. Koło Rydygiera, tak? Koło Rydygiera. Będę grał w Badzie na Rączczyk. Nie ma biletów, bo jest do...